Najwyższa Izba Kontroli obejmuje funkcję audytora zewnętrznego Rady Europy. Będzie ją pełnić przez 5 lat. Cieszymy się z tego, bo to duży prestiż, ale też duża odpowiedzialność. Naszymi poprzednikami były najwyższe organy kontroli takich krajów jak Wielka Brytania czy ostatnio Francja. Duże organizacje międzynarodowe, takie jak Rada Europy, są audytowane przez najwyższe organy kontroli. W przypadku Rady o to zadanie ubiegały się Niemcy, Norwegia, Włochy i Grecja. W naszej ofercie zaakcentowaliśmy różnorodność działań kontrolnych, do których przygotowana jest NIK. Audytem zajmie się zespół złożony ze świetnych kontrolerów. Naszą korzyścią będzie zdobycie. Nowej wiedzy i nowych umiejętności warto również dodać, że za audyt zapłaci instytucja z niego korzystająca, czyli Rada Europy. Istotą naszego audytu w Radzie Europy będzie ocena sprawozdań finansowych i wykonania budżetu Rady, ale również kontrolę wykonania zadań. To prawdziwe wyzwanie. Rada Europy gromadzi 47 państw członkowskich, a więc prawie dwukrotnie więcej niż Unia Europejska. Opiera się na ponad 200 traktatach międzynarodowych, które koncentrują się wokół ochrony praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, wsparcia samorządności, wsparcia wartości humanitarnych, a również wokół międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością i praniem pieniędzy. Nasi kontrolerzy będą mieli trudne zadanie, ale wykorzystamy lata naszej praktyki w kontrolach krajowych i zagranicznych. Myślę choćby o trwającym audycie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, CERN-u. Jednocześnie audyt Rady Europy będzie dla Izby zupełnie nowym doświadczeniem, bez wątpienia najważniejszym w ostatnich latach. Działalność Rady jest bardzo bogata. Poza konwencjami ogólnymi obejmuje dziedziny specjalistyczne, jak finansowe wsparcie projektów rozwojowych, wyznaczanie standardów dla substancji medycznych czy walka z korupcją, żeby wymienić tylko kilka. Aby zrealizować te zadania, Rada stworzyła skomplikowaną strukturę instytucji, agencji i biur działających w Europie i na jej obrzeżach. Dlatego ten audyt będzie dla nas z pewnością wyzwaniem, ale również szansą na nową jakość dla kontrolinik.